Ale moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Nowy odcinek, przyjaciele. Kiedy ostatnio była reakcja? No troszkę była dawno, ale widzowie, kiedy była reakcja w ten sposób, czyli spróbuj nie powiedzieć wow, kiedy to było? No ultra dawno, przyjaciele, i w końcu możemy wrócić z tą piękną jakże serią. Także przyjaciele, mam nadzieję, że wam się odcinek spodoba oczywiście. 37 pięknych TikToków z satysfakcją, idealnie przed świętami, przyjaciele, bo w święta trzeba być wypoczętym, zrelaksowanym, dlatego to jest idealny odcinek. Pamiętajcie, bilety na mój koncert nadal są dostępne, ale już jest ich bardzo niewiele, bo koncert w Krakowie, tam już zostało parę biletów, koncert w Warszawie parę biletów, ale jest jeszcze jeden koncert dodatkowy w Warszawie, który zorganizowaliśmy dla was, tam już też nie ma jakoś ultra dużo biletów, dlatego zapraszam serdecznie, macie link w opisie, jeżeli chcecie mnie spotkać, to zapraszam serdecznie do linka w opisie, a lecimy teraz z reakcją. I zaczynamy od widelca, który wbija się w folię ameliniową, moi drodzy. Tak, czyli satysfakcjonujący widelczyk, bym tak powiedział. Sobie muszę to przygłośnić. I pamiętajcie, że nie możemy powiedzieć tego zakazanego słowa, którego mówiłem na początku, bo od teraz nie mówimy tego. No dobra, to wygląda jakby serek się otwierał normalnie widelcem, pięknie. Nie, dlaczego jest marnowany makaron do spaghetti? To już nie będzie makaron, to będzie makaron do rosołu wtedy. No ale wygląda to satysfakcjonująco. W ogóle widzowie, jeżeli, czy próbowaliście kiedyś takiego makaronu, zawsze jak sobie gotuję makaron, to nie wiem, czy to normalne, czy to nienormalne. Czasem lubię sobie, prawda, podnieść tak, to tak fajnie chrupie. Jest to niezdrowe, ale dobre. Sitko, o nie, to jest jakaś glina. Jak to ładnie wygląda. Ciekawe, czy teraz te takie nitki można teraz tak pourywać sobie ręką, ręcznie. Jakie to jest piękne. O, to jest to samo, ale to jest lepsze. To jest folia aluminiowa na jakiejś miseczce po prostu zrobiona. To możecie sami w domu sobie zrobić. Tu jest więcej! Czyszczenie dywanów, widzowie, to pewnie każdy z was kocha. To pewnie każdy z was kocha. To jest taki mega stary dywan ogólnie, nie? To pewnie już był mega zabrudzony. Ale oj, taka brudna woda wylatuje ostatecznie. Co to jest? A, to jest nagrzana łyżka! To jest ultra gorąca łyżka. Jakie piękna, co to jest w ogóle? Bo jakieś... To wygląda jak cukier trochę. Taki zastygnięty cukier. Pewnie to nie jest cukier, ale fajnie to wygląda. Czy to są trytytki różowe? Jakby dźwięk to wydawało, jak jakiś instrument. Dobra, klapek wsadzony, pomalowany jakimś... Wygląda jak lekko cementem, ale to jest jakiś, nie wiem, gips? Zmarnowanie klapka. To jest specjalnie tak robione, czy to jest... Aha, i sobie taka szczotka teraz twarda się zrobiła? Ja nie mogę, to jest znowu to, co makaronem cieli, to teraz tną buraki. Gorąca kula. A, to jest jakiś materiał zwyczajny. Wow! Nie, to jest makaron! Od środka wygląda jak makaron, a z zewnątrz jakby był jakimś materiałem obwinięty. Makaron do basenu. A tu co tworzą? Jak nie mogę, no nie... Wiadomo, dla nich to ta praca już jest pewnie żmudna, nie? Bo robią to pewnie cały czas, ale... No dla nas, jak my to widzimy, to to jest coś pięknego. Co to za gluty? To jest ultra gorąca kulka versus glut. Jeszcze chyba nie powiedziałem ani razu tego zakazanego słowa. Jeżeli wypowiedzieliście, to musicie zrobić 10 pompek. Czy to jest... Ten dźwięk pisaka nie był satysfakcjonujący, ale to... What? Jak to ma działać? To musi być jakaś... W idealnej temperaturze woda. Jak to zadziałało? Patrz. Marker lata, jest wiotki. Co to było? To jest zaśnieżone? To jest szron z... To jest chyba szron. Ej, czemu przypala? Biedne piórko, chyba że tak specjalnie. Nie, to jest tak specjalnie. Ale ładne, i teraz taka idealna strzała jest. A już myślałem, że to jest marnotrawstwo, ale jednak nie. To jest jak pióro, to jest takie pióro grube. I ludzie tym rysują. Widziałem to na TikToku, widzowie. A, no teraz też oglądamy TikToka, ale wcześniej to też widziałem. Ciekawe, czy z tego jakiś... A myślałem, że jakiś obrazek stworzą, szczerze. Ale obrazka nie było ostatecznie. Aha, bo to są dwie deski jakby połączone w jedną, jakimś klejem po prostu. I ten klej się wylał, teraz go obcinają. Wygląda to naprawdę fajnie.
Czy to jest tak to jest cienka warstwa drewna? No nie gadaj. Jakie to musi być ostre, że taką cienką warstwę drewna to... To się teraz papier się z tego robią? Znaczy nie wiem czy... Patrz, o to jest pokazane jakie to będzie cienkie. Zero i ile? 0.0. Ja nie mogę, to jest... Co to za maszyna? Przepiękne. O, to będzie fajne, patrz. To na pewno nie na to słowo, ale piękne. Z czego to jest zrobione? Pajajko się z tego zrobiło nagle. Wow! To jest taka gąbka jakaś? Patrz, to się dalej rozszerza. Ja nie mogę, bym chciał to sam tak poprzecinać. I cały czas inne kolorki wylatują z tego. Jakie piękne. O, to wygląda jak... Ej, ten moment wygląda jakby piłka taka od koszykówki, na przykład taka mniejszo budżetowa, że taki balon się robi, patrzcie. Widzicie, jakby balon się w piłce zrobił, dosłownie. 1:1 to tak wygląda. Piasek kinetyczny, to tego zawsze nie może zabraknąć w takim odcinku. Jeszcze z tym dźwiękiem. To jest jakby takie mega zlodowacone lody by się obcinało, to tak wygląda. Jeszcze to w takich szkłach dałem, jakby to miały być serio lody. To jak to jest w przyspieszonym tempie, a to jest coraz to szybsze przyspieszone tempo. To jest giga satysfakcjonujące. Piękne! A i zrobił sobie taki, prawda, drink z piasku. To jest marker? Okej. Okej, to już zaschło, rozumiem. I... A, ale jakim cudem tak równo to robi? Patrz to! Ręką... On ma w ręce linijkę normalnie, patrz. Co jest grane? I to jeszcze, wiesz, parę naraz tych kresek. O, torcik. No i widzicie, ta osoba powinna kroić torty. W ten sposób. Jest idealny ten. Jak to ładnie wygląda. Czemu to kroi? Tak lepiej wyglądało, jak to było niepokrojone. Chyba, że ma na to jakiś zabieg. A tu co? Wosk? A, wosk, no tak. Tu jaka ładna świeczka w ogóle, patrz tutaj. Giga ładna. Jo, jak się odkleił ten wosk. Mógłbym to oglądać dzień i noc, naprawdę. Idealnie przed świętami, serio, widzowie. O nie, igła, widzowie. Kto się boi igieł, pisze w komentarzach. Ja kiedyś, jak byłem mały, to się bałem pobierania krwi, a przez to, że grałem w piłkę nożną, to pobieranie krwi miałem co pół roku i to było straszne. Co to jest? To jest śnieg? To jest śnieg. Ja nie spodziewałbym się. A co w tym śniegu nagle jest? Jest bo przecież tą igłą dawał ten kolor, no tak. Kurde, ale jaka idealna gałka śniegu. Musiał mieć to urządzenie takie do śniegu, żeby taką kulkę zrobić. Mydło! Robiła to pewnie ta pani ultra długo, a my teraz to możemy sobie obejrzeć za darmo po prostu z satysfakcją, przyjaciele. Naprawdę, ogląda to się, ten początek jest idealny. Idealny na moje oczy i na mój mózg w ogóle i na moje ciało, widzowie, to jest... Po prostu można oglądać i oglądać, to się nie kończy. Widzowie, to nie ma końca, widzowie, to nie ma końca satysfakcji, kocham mydło. Tylko, że wolałbym umyć im ręce przez... A, kolejne! Jak to się ładnie odcina, tylko co potem? Ale ona to pewnie jakoś znowu roztapia, potem to twardnie i pewnie robi kolejne mydło, tak obstawiam. Bo widzę, że tutaj ma mega taki asortyment tych mydełek, więc obstawiam, że ona się na tym zna. I że nie marnuje. Orzeszki! Wow! To wygląda jak trociny! Nie no, tyle jedzenia się marnuje. O kurde! Ale walnęło! Nie no, błagam, tyle żarcia! To nie wygląda jakoś gigas... Dobra, arbuz będzie ciekawy pewnie. Nie! Ile tam było wody i soku. Nie, no czemu? Ej, ale wiecie, to jest przykre, bo to nie jest akurat jakieś giga satysfakcjonujące. Serio. Biedne, o co to było? Buraki jakieś? Kapusta czerwona. O, ale tu się surówka zrobiła sama, to nie jest złe. Samoistnie zrobiła się surówka i nikt nie powinien narzekać. Były orzeszki, rozumiem. O fuj, to wygląda jak robaki. Obrzydliwe. To były orzeszki i się zrobiły wygląda... Co to było?
Mycie okna, mycie okna. Wow! Oni, ci ludzie w ogóle niektórzy potrafią właśnie tym narzędziem do mycia okien zrobić jakieś obrazy na przykład, nie? Ale to jest... Jo, idę widzowie zaraz obmyć moje okna, nie? I zrobię to samo. Jakie to było fajne, no patrz. Czy wam się też wyświetla mycie okien na TikToku? No przecież to... To się robi samo, widzowie. Nie, jak się odbija ta piłka. Ale pęknie, pęknie. Nie, walnie, walnie. Ja bym się bał rękę. No dalej, czy co to za fake film? Oskar, co to ma być? Ja nie mogę. Ile czasu? O, a nie wybuchło. Aj, tu z drugiej strony widać. Nie, fajnie, minutę było trzeba czekać. O, to jest ta pani od tych samych... Ja nie mogę, ta pani wie, co jest satysfakcjonujące. Naprawdę. Widzowie, no przecież to jest przepiękne, serio. Nie powiecie mi, widzowie, że ten film nie spowoduje, że wasze święta będą lepsze. Na pewno będą lepsze. To można serio oglądać, to hipnotyzuje. Ej, mam nadzieję, ej, nie jest... Czy ja powiedziałem te moje zakazane słowo z odcinka? Widzowie, musicie mi napisać w komentarzu. Ej, możliwe, że powiedziałem, o nie. O nie, możliwe, że powiedziałem, najgorzej. Ja nie chciałem powiedzieć. To nie moja wina. To się tak nie miało skończyć. Muszą mi wybaczyć. Mogę to tak zgnieść? Proszę. Widzowie, czy to na was zadziała? Jestem ciekaw, czy są jakieś osoby, na które to tak nie działa na przykład. Naprawdę, jestem mega ciekawy. Śnieg, o, ale będzie, jaki w ogóle, patrzcie, jaki clean śnieg. Jeszcze te góry w tle. Pejzaż przepiękny, nie? Krajobraz. No nie gadaj, że to tak. Yo, ale to nie było tak widać, ale ogólnie w ogóle strasznie sypki śnieg, jak był sztuczny. Co to jest? Wow, to jest jakiś specjalny piasek albo sól, żeby to się ślizgało? Po co tam jest tyle tego piachu? Ale zagrałbym w to, nie wiem, jak się ta gra nazywała, ale... Ej! Wow, o nie, one przymarzły! O nie, one żyją? Ja mam nadzieję, że one żyją. Co się dzieje? Co to było? Ale dlaczego to tak? Aż tak zimno jest, że... Jest tak zimno, że ten ogórek po prostu... A nie, to jest tak gorące! To jest tak gro... Co jest? Wow. Czy on specjalnie pomoczył wszystkie poduszki na noc na przykład, żeby zrobić taki filmik? Te poduszki są przecież tak mokre. Dosłownie jak no do wody by jakby były wsadzone. A to musi być zimne. A wy w ciepłych domkach, ja też w ciepłym domku. Sopelki! Ojojo, nie, to są ile kart! No dobra, ale ładnie, ładnie się to rozcina, no nie bowiem. Z jaką łatwością, widzieliście to? Te monety z jaką łatwością to poprzecinało. Co to było? Bidon! Gdzie tu jest rzeczy? O, łagwan. O nie, porcelana! Ile porcelany, poszło się walić, tyle talerzy. Obiektyw, no obstawiam, że zniszczony, nie wierzę, że tam dał prawdziwy. Nie, jaki piękny samochód! Jaki piękny samochód! Taki zrobiony zręcznie, drewniany. Czemu to zostało zniszczone? O, gąbki. No i to jest fajne, patrz. I to będzie satysfakcjonujące, widzisz? Okej, okay, nie aż tak. Yo, Ctrl Z! Co to jest, ciastolina jakaś? Piłeczki małe! No i to było ostatnie, były fajne. Nie! Ej, prawie trafiłem, myślę, że to idealnie nad głową było. Nie, no błaga! I walnęłam w głowę jeszcze przy okazji, no nie wierzę. Czemu ona to ma na głowie? Co tu się stało? Tyle każdy ma slajma we włosach, co to za rodzina? Co się dzieje? Barwnik, o, ciekawe. Cukierki? Bro, to jest jakiś slajmik. A, ja obstawiam, że to zaraz zacznie mieszać, wiedziałem. Widzowie, kiedyś była taka moda na te slajmy, pamiętacie to? Taka moda była. O, jeszcze więcej tego.
O, ten slimik będzie, widzowie, fajny. Fajne, ja nie wiem, w ogóle się nie pilnuję z tym słowem. Mam nadzieję, że ani razu go nie powiedziałem, proszę. Powiedzcie mi, że ani razu tego słowa nie powiedziałem, którego nie mogłem powiedzieć. Please, please, powiedzcie, że wszystko jest w porządku ze mną, że nic takiego nie miało miejsca. Co to jest? To jest też slime? Nie no, co to? Co to jest? To jest jakaś podkładka pod myszkę, tylko taka... Jest jakiś glut w środku. Ja mi się wydaje, że to taka stara podkładka pod myszkę, nie? Okej, to jest niby w mega zimnie robione. I co? To zamarznie? Wow, co to było? Jak to ładnie zamarzło. Co to są za... Czemu te mandarynki były takie piękne? Jezus, jaka to jest kamera, widzę jakie zbliżenie. To jest w jakimś... A, to pedo było w jakimś cukierku. Wow, piękne. Glina. O, glina. Trampolina, widzowie, też tak miałem. Miałem to samo u siebie. Kiedyś miałem trampolinę, ale już zardzewiała, już nie była do użytku. Ale... Wspominam dobrze. O, o kurde. Ale zamarznięte. What? Lusterko ma w ręce, co to było? Co się stało? Obrzydliwe! Dobra, to było obrzydliwe! To... O, ale slimy, widzowie. Ale czemu to takie puszczyce jest z góry? Jezu, jak mnie to... Dlaczego to jest takie fajne? Ile ty jeszcze tego tam dasz? O, i zaczyna mieszać, ale taki... O, szare wyszło. Ile tego jest? Cała micha. Ale to musi być... Nie, naprawdę. Włożyć tam rękę, to musi być coś piękne. Clear slime. To jest jakiś clear slime, który ma pełno baniek. Jest ultra głośny, widzowie. Nie wiem, czy wy słyszycie. Ultra głośny slime to był. O, kurde. I tam były takie balony. O, tam są kolce, aż mnie zabolało. Ale jednocześnie wygląda to przepięknie. Ej, bombardowanie normalnie. Kolorowa tęcza. Co się tu dzieje? Ale sprzątania potem jest. Yo. Czemu tyle... Ej, wiecie, stop z alkoholem tu jest. O kurde, ale się powbijało. O nie, ile... Ile marnotrawstwa, przecież to jest tyle... Ile to pieniędzy? Jedna butelka z 4 złote dajmy. A tego leci, widzowie, setki. Ale baniak. A, ten baniak był plastikowy, to wiadomo, że to się nic nie stanie. Ja nie mogę, ile tego on zniszczył. Właśnie, bo dolary się w ogóle czyści. Cleaning my tips, czyli moje... Moje tipy. Jezu, ja wiem jak co to jest tip, ale po polsku jak to było? Napiwek. Moje napiwki, no właśnie. Ciekawe napiwek. Haj, że takie brudne. I właśnie, fajnie, że oni mają pieniądze, mogą myć, one pewnie tak... I są takie brudne, widzowie. Tylko w ogóle patrzcie, jaka woda jest brudna po tym tym. Bo nie mamy z jakiegoś innego materiału w ogóle pieniądze. Potem to suszą. I to się suszy i suszy i... A to jest jednodolarówki w ogóle to są. Jaka brudna woda, nie mogę. O! Leci! No i się rozbiło. No i się rozbiło niefajnie. O, naha. Wow, to była druga butelka! Nie no, daj, to musi polecieć do snu. O! O! Nie! Liczę na to, że przetrwa do końca. Proszę. Ale stresujące to jest. O! To ma dobrą twardość. To może zejść daleko. Nie rozpędzaj się! Bo te schody potem lecą tak w dół. Lecisz? Dobrze, rekord chciałem pobić. Widzowie, to się fajnie ogląda normalnie dla samego tego, czy to do końca doleci. Nie, to na pewno nie doleci do końca. What? Co się dzieje? Ej, bez jaj, powiedziałem, że nie doleci to do końca na pewno. Bez żartów. Nie! Jak blisko, z 5 schodków zostało! Jak blisko. Co to jest? Jakieś pianki?
Czemu ona ma taką różową rękę w ogóle? Jest jakiś efekt nałożony? Co to? Co to jest? I dlaczego to jest takie satysfakcjonujące? To wygląda jak z innego świata. No nie powiecie mi, ale patrz jak to wygląda. Coś pięknego. O kurde, czyszczenie dywanu. Ale obrzygany dywan. Obrzydliwy jest ten dywan. Dobra, patrzmy do połowy. Dobra, wygląda jak żabie. Ale ten dywan chyba w ogóle ma brązowy kolor po prostu. No nie, patrz, odkrywa się coś. Ale roboty jest z tym. Oni specjalnie czyszczarnie mają. On był biały ten dywan? Wow. Nie wierzę, serio. Co to jest? Co to? To jest do jedzenia? Nie no, tak. Jajko, to jest co, jakaś kuchnia? O, dobra, to jest jedno z jajkiem, czemu to gniecie? O, on będzie pił z tego. What? To jest suchy lód. Co to? Co on będzie pić? Wygląda to ładnie, czekaj. Co się tu odwala, patrzcie na to. Dobra, on to będzie pić? Serio, tam jest suchy lód w środku. Czy on to wypije? Jak bulgocze. Bulga i bulga. To się nie kończy, on to wypije kiedyś? Nie, on tego nie pije, ja myślę, że to wypije, tylko może to nie można było wypić z suchym lodem. O kurde, ale kawał lodu. Ale kawał lodu. Ale piękne, sopelki. Zrywałem takie przed teledyskiem, moi drodzy, do zielone się z mojego domu, żeby nikomu się krzywda nie stała. Tam jest taka dziura? Słyszysz ten dźwięk? O kurde! Tak się zamroziła woda w środku? Ale sopel. Co się odwala? Co się dzieje? Tam jest człowiek? Ale dziwny lód! A to jest z ręce po prostu! Co to za... Ale dziwnie zlodowacony ten! Ej, mega dziwnie zamrożona woda, nie? Mega dziwnie. Pokaż, co tu się stanie. O kurde! No co to było? Oszukiści! Moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie do końca. Mam nadzieję, że wystarczająco jesteście usatysfakcjonowani. Ja kończę film, żegnam się z wami. Co, subskrybujcie kanał. Mam nadzieję, że nie powiedziałem ani razu tego słowa, którego nie mogłem powiedzieć. Wy również napiszcie w komentarzu, ile razy opowiedzieliście. Trzymajcie się, do zobaczenia i na razie.